Natomiast nie chcieli się z nami spotkać, wysłali jednego pana, który twardo i otwarcie powiedział, że proszę złożyć pismo. Ja mówię, że pismo możemy złożyć, ale mimo wszystko chcielibyśmy się z kimś spotkać, to powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Więc zadzwoniłem do sekretariatu starostwa, prosiłem o spotkanie, też odmówili mi, powiedzieli, że tam jest wyznaczony człowiek, także nas troszkę, że tak powiem, no z dystansem potraktowali, więc stwierdziliśmy, że zrobimy niezapowiedzianą wizytę, więc zebraliśmy się w 15 osób, chyba nawet więcej nas było, no i poszliśmy, wie pan, no sytuacja jest jaka jest, wszyscy wiedzą, więc to nie jest jakieś odkrycie, że tak naprawdę to nic się nie dzieje i no nie ma szans nawet na jakiekolwiek uzbieranie na koszty, na czynsz, żeby to opłacić i tam starosty podpierają się tym, że państwo pomaga, żebyśmy korzystali z tych subwencji, z tych dotacji, ale to też właśnie protestowaliśmy, bo nie tędy droga, żeby państwo nam dawało pieniądze, które musimy zaraz oddać i my uważamy, że w tym czasie, który jest, powinniśmy mieć jakieś ulgi. My nie chcemy stać za darmo, chcemy, żeby po prostu jakaś ulga była, jakaś pomoc. Na wiosnę się dało, teraz tłumaczą, że się już nie da. Wydaje mi się, że oni też pieniędzy już nie mają, bo też odpadły imprezy takie tutaj lokalne, w sensie nie ma Sylwestra, nie ma tak jakichś tak okolicznościowych imprez, więc oni też nie mają pieniędzy, więc wiedzą, że jedyne pieniądze, jakie mogą ściągnąć, to z dzierżaw i wiedzą, że jak tego nie zrobią, to nie będą mieć na wypłaty dla siebie, ale my liczyliśmy mimo wszystko na jakąś pomoc. W marcu się dało jak tam coś poobniżać, teraz też chcieliśmy, żeby coś obniżyli, powiedzieć, że się nie da. Więc jesteśmy zawiedzeni i teraz będziemy się zastanawiać nad tym, co dalej robić, nie? A kto do was wyszedł, starosta? Wyszedł starosta i pan Zacharko. Starosta Bąg i pan Zacharko. Jeszcze jakaś tam pani była chyba z... Nie wiem, ona jest jakąś tam, nie wiem, w tej samym sekretariacie tam jakąś, nie wiem, tam... Nie wiem, kim ona tam jest. W każdym razie cztery osoby były. A proszę jeszcze powiedzieć coś faktycznie o tej bieżącej sytuacji, jaka jest. No, nie ukrywam, przeszedłem się po targowisku i za dużo ludzi nie ma. Jest puste targowisko, jest puste i to już jest... Myśleliśmy, że pan coś kupi. Jest puste i wie pan co najgorsze z tym wszystkim to, że się nie zapowiada. No tutaj wszyscy liczyliśmy na ten sezon zimowy, że jednak Sylwester będzie, że jednak będą ferie, święta, będą ludzie przyjadą, no to po prostu... Wprowadzili no zakaz, tam jest ferie, tylko będą 2 tygodnie chyba. No ciężka sytuacja, trudna jest na pewno sytuacja i pan, no, nie widać końca rozwiązania tej sytuacji, tak? No my będziemy walczyć dalej, będziemy na pewno zastanawiać, co dalej z tym zrobić. Oni chcą nam rozłożyć na raty albo, bo my to dzierżawimy tutaj od pośrednika jeszcze, bo jest pan tutaj Roman Bulac, który jest pośrednikiem oczywiście i my dzierżawimy od pośrednika, no ale on opuścił z własnych pieniędzy, opuścił nam za grudzień, za listopad, natomiast starostwie są nieugięci po prostu i twierdzą, że 100% na 100% jest wtedy, jak jest wszystko w porządku, a nie jest, wszyscy wiedzą, tak? Więc no taka pomoc, oni się podpierają tym, że prawnie nie mają takiej możliwości, mogą tylko rozłożyć na raty albo odroczyć termin płatności, no ale to jest, wie pan, to jest wbijanie kolejnego gwoździa do trumny, bo za pół roku się okaże, że nie ma wakacji, a trzeba będzie płacić raty czy to, co zostało odroczone. To mija się z celem, nie ten droga, nie? My dużo nie chcemy, ale przynajmniej trochę, żeby jakaś tam symboliczna pomoc była też od starostwa. A proszę powiedzieć tak procentowo, o ile procent wam spadły obroty? Tak mniej więcej oczywiście. A no 90. O 90%? No tak? Myślę, że o 90, nie? Tu nie ma mowy o jakimś pokryciu kosztów, nawet nie zarabiamy na koszty, to nie ma nawet o czym mówić, nie? Ale tak widzę, że 3/4 stoisk jest otwarte. No wszyscy walczą, każdy walczy, każdy stoi. Tutaj większość tych, którzy tutaj stoją, to są właściciele tych stoisk, także nie płacą jakieś tam, powiedzmy, nie ma, tutaj jest właścicielka. Wszyscy właściciele praktycznie są tutaj, nie?